strojem męskim sprzed 2000 lat. I chciałbym, żebyśmy opowiedzieli sobie o tym stroju na przykładzie tego tutaj naszego wojownika. Otóż o stroju tym dowiadujemy się na podstawie trzech rodzajów źródeł. Pierwsze źródło to źródło ikonograficzne, czyli wszelkiego rodzaju wyobrażenia, gdzie przedstawione są sceny bitewne pomiędzy legionami rzymskimi a ludami barbarzyńskimi. Kolejne źródło to oczywiście źródło pisane. Mamy przekazy historyków rzymskich, tutaj głównie przekazy Tacyta, który opisuje nam wygląd ówczesnych mieszkańców tych terenów. I w końcu trzeci rodzaj źródła to źródła archeologiczne, czyli to, co my, archeolodzy, wykopiemy, pozyskamy w trakcie badań archeologicznych. Na podstawie tych trzech rodzajów źródeł możemy wyobrazić sobie, jak wyglądał strój. Strój w tym przypadku mężczyzny. Otóż mężczyźni nosili spodnie, podobnie jak my, co nie było oczywiście typowe czy normalne w świecie rzymskim. Spodnie nosili przede wszystkim barbarzyńcy, czyli osoby nie mieszkające na terenie cesarstwa. Tam obowiązywał zupełnie inny strój. Były to spodnie zrobione z wełny, o dość wąskich nogawkach, być może specjalnie jeszcze obwiązywanych na dole jakimiś rodzajami rzemieni czy taśm, po to, żeby te nogawki nie przeszkadzały w chodzeniu, w bieganiu. Do tego mężczyźni nosili koszulę. Koszulę trochę inną niż ja mam, bo ta koszula była z reguły, miała długie rękawy, sięgała mniej więcej do połowy ud. Zrobiona była pewnie z lnu, czyli taki rodzaj tuniki, byśmy powiedzieli. Do tego nosili buty zrobione ze skóry, często prawdopodobnie z jednego kawałka skóry, coś na kształt dzisiejszych sandałów. To wszystko przepasane było pasem, skórzanym pasem z metalową sprzączką. Zaraz sobie obejrzymy dokładnie, jak takie sprzączki wyglądały. Do tego mężczyźni nosili płaszcz. Płaszcz zrobiony również z wełny, z jednego kawałka, dużego prostokątnego kawałka materiału, który zarzucano na ramiona. W razie potrzeby z części tego materiału robiono kaptur do osłony głowy, a ten płaszcz spinany był na jednym ramieniu albo szpilą, albo zapinką, w przeciwieństwie do stroju kobiecego, ale o tym powiemy sobie innym razem. Każdy mężczyzna na znak osiągnięcia dojrzałości otrzymywał włócznie. Mamy tutaj przykład takiej włóczni. Włóczni charakterystycznej z grotem wycinanym, tak zwanym, charakterystycznym dla młodszego okresu przedrzymskiego, czyli mniej więcej w pierwszego wieku przed Chrystusem. Każdy z wojowników, czy większość z wojowników, oczywiście posiadała tarczę. Mamy tutaj przykład takiej tarczy typowej dla tych terenów, okrągłej tarczy z umbem, czyli z taką środkową
częścią metalową, która chroniła rękę trzymającą tą tarczę. Mamy również tutaj miecz. Ten miecz w typie też miejscowym, jednosieczny. Wydajemy. Jak widzimy, potężne ostrze. Rękojeść w kształcie litery C. No taką bronią z pewnością można byłoby pozbawić życia niejednego wroga. Teraz może przyjrzyjmy się poszczególnym elementom stroju. Chciałbym teraz, żebyście w trakcie zajęć plastycznych, które Wam proponujemy, spróbowali odtworzyć ubiór takiego wojownika, mężczyzny sprzed 2000 lat, używając do tego materiałów, które proponujemy Wam. Z tym, że możecie oczywiście spróbować wykorzystać inne materiały. To zależy od Waszej inwencji, od pomysłów. Zachęcam bardzo do pracy nie tylko same dzieci czy młodzież, ale również zachęcam do tego, żeby w tych pracach uczestniczyli rodzice dorośli. Być może pomogą albo wpadną na jakieś inne ciekawe pomysły, rozwiązania, w jaki sposób, jakich materiałów użyć do tych prac. Dziękuję ślicznie i zapraszam do pracy plastycznej.
Yeah.